Jesteśmy na stadninie koni Karlino w Bielsku-Białej, gdzie przeprowadzimy wywiad z instruktorką Basią Chlipałą. Jest Pani instruktorem na tutejszej stanie. Może Pani coś opowiedzieć o swojej roli tutaj? Tak, od 2 lat prowadzę tutaj jazdy. Jazdy są zazwyczaj prowadzone indywidualnie, ponieważ stawiamy na to, żeby ktoś się nauczył dobrze jeździć, a nie tak jak w innych stajniach, że jest 5 koni w rekreacji. To nie da się nic nauczyć tak naprawdę, bo lekcja trwa 45 minut. I jeżeli się ma 5 koni na jednej jeździe, no to za bardzo nikt się niczego nie nauczy. Dlatego my mamy pojedynczo, indywidualnie właśnie lub w dwójkach prowadzone jazdy. I bardziej kładziemy nacisk właśnie na postawę, na równowagę. I jeżeli na przykład ktoś już dobrze jeździ, no to zaczynamy skoki, co w niewielu stajniach można przyjść i poskakać na koniu, nauczyć się. Proszę nam opowiedzieć o prowadzonej tutaj półkolonii. Na półkolonii mamy teraz 10 dzieci. Jest to półkolonia organizowana pierwszy raz w tym roku. Trwa teraz od 4 do 8 sierpnia. Dzieci jeżdżą codziennie godzinę jazdy mają w tym i zapoznają się z końmi, uczą się jak je czyścić, siodłać i cała opieka związana z końmi. Co tutaj robisz, chłopczyku? Jestem na półkolonii, którą organizuje pani Basia. Aha, i co, podoba Ci się tutaj? Tak, fajnie jest. Pani Basiu, proszę nam powiedzieć, ile koni znajduje się w tutejszej stadninie? 14 dużych koni, w tym 2 źrobaki, które urodziły się w tym roku w maju. Czy są to konie jakiejś określonej rasy? Nie, to są różnej rasy konie, szlachetnej półkrwi, wielkopolaniny, ślązaki, konika polskiego jednego mamy, który właśnie jest prowadzona u nas w stajni hipoterapia. Opowiedz nam o swoim koniu. Zawsze chciałam mieć konia, jak każda młoda osoba jeżdżąca konno, więc w końcu się doczekałam, na 18 urodziny dostałam go. Od właściciela, u którego jeździłam 15 lat. No i na początku był taką sierotą, która w ogóle nie umiała skakać, zabijała się o własne nogi, przewracała się na każdym kroku. No a teraz już po kilku latach współpracy zaczęliśmy startować na zawodach z sukcesami. Proszę nam opowiedzieć o swoim udziale w zawodach. Startuję od 6 lat. Przez 4 lata startowałam na klaczy Branka, którą niestety musieliśmy już sprzedać, bo była za niska i nie nadawała się do wyższych skoków. Ale przez 4 lata w konkursach Mini L, czyli do 90 cm 80, zdobywaliśmy prawie na każdych zawodach pierwsze miejsca. Była to taka, po kilku latach to był mały profesor, czyli koń, który tak naprawdę wszystko umiał i wszystko skakał. Wygrywał z końmi, które chodziły konkursy Mistrzostwa Śląska, które miały bardzo dobre pochodzenie, a mimo to ona bez pochodzenia była zwykłym koniem, który na początku był przy domu taki. Wytrenowałam ją. Sam powinien odwrócić. Lordzi. Zapraszam na jazdę konną do stajni Karino, która znajduje się na osiedlu Beskidzkim.